nie zdarzyło się i nie ma miejscowości w Polsce i myślę, że i na świecie, skąd pochodzi dwóch kapitanów reprezentacji Polski. Z tego jesteśmy bardzo, bardzo dumni. Doczekaliśmy się właśnie takiego ewenementu, jeżeli chodzi o piłkę nożną, że mamy dwóch kapitanów z małej miejscowości, bo niespełna 2000 liczy nasza miejscowość ludności. Teraz się rozrosła troszeczkę i dzięki właśnie Jurkowi czy tam Kubie to jest bardziej popularna, a ogólnie jest spokojna miejscowość. Co mogę powiedzieć, staramy się, każdy z nas się tu stara jakoś tam coś dołożyć, swoją cegiełkę. No ale dzięki nim właściwie i dzięki tym upartości Jurka i Kuby to coś tutaj jakoś w tych młodzieży też coś ciągnie do piłki, do sportu. A piłka u nich w rodzinie była na porządku dziennym. Jego starszy brat grał w piłkę kupę lat. Współzałożycielem tego klubu Olimpii Truskolasej był ojciec świętej pamięci Jurka Brzęczka. Potem po ojcu pałeczkę przejął jako prezes jego syn, brat Jurka, Krzysztof. No to i przeważnie boisko. Boisko, piłka. Nie wyglądało to boisko jak teraz wygląda. To był sam piach, jakby plaża. No a później Raków, tylko że Jurek został, a my nie. My po prostu byliśmy słabsi. No odpuściliśmy, a on nie odpuścił. Grał do końca, no i wygrał. Miał to zacięcie, nie? Jurek właśnie w wieku 11 lat, mniej więcej w 1981 roku dołączył do naszej drużyny. Był zawodnikiem tak raczej skromnej postury. Natomiast jak wziął piłkę już na boisku, to wiedzieliśmy, że będzie to bardzo mocne wzmocnienie, duże wzmocnienie naszej drużyny. I tak się stało później. Był zawsze bardzo inteligentnym i odpowiedzialnym uczniem. Ten chłopak uczył się bardzo dobrze. A ten swój czas, żeby uczyć się bardzo dobrze, poświęcał podczas podróży z Truskolasów do Częstochowy. W autobusie chłopak uczył się, żeby tutaj mieć dobre oceny w szkole. Babcia, mama Jurka załatwiła nawet z kierowcą z PKS-u, że Jurek jak nieraz po szkole nie wyrabiał się na PKS, to kierowca po prostu czekał na Jurka, aż Jurek przyjdzie, wskoczy, siądzie koło niego, zacznie odrabiać lekcje i wysadzał go tutaj pod klubem. Także. No fajnie, fajnie, bo kierowca też przyczynił się częściowo do jego rozwoju i jego przygody z piłką i tu może gdzieś się dzisiaj znalazł. Jest to na pewno osoba, która myślę, że jednoznacznie kojarzy się pozytywnie tutaj w środowisku i każdy, kto wspomina o Jerzym, naturalny taki uśmiech, bo Jerzy po prostu jest dobrym człowiekiem i jakby abstrahując nawet od jego umiejętności trenerskich czy piłkarskich, jest po prostu bardzo rzetelnym, uczciwym i fajnym człowiekiem i na pewno współpraca z nim to duża przyjemność. Wspaniały człowiek, dlatego że jak się z nim spotka, to jest życzliwy dla każdego. I porozmawia, nie to, że jest wyższy, czy tam z wyższej sfery. Zawsze jest na swoim miejscu, jest człowiekiem. Ja pamiętam 92 rok i na tyle byłem świadomy już kibicem, że oglądałem mecze. I wtedy oczywiście nie myślałem w ogóle, że ja kiedykolwiek w piłce będę pracował i że poznam Jerzego osobiście. A potem patrzyłem i z jakimś takim uznaniem na to, że taka postać, jednak wybitny piłkarz, podjął się próby reanimowania czy restrukturyzacji Rakowa Częstochowa. No tu po wielu latach okazało się, to było w 2009, że nasz klub Raków znalazł się w bardzo trudnej sytuacji. No ja zostałem jakby wezwany do pogotowie, żeby coś zrobić. No pierwsze co przyszło mi do głowy, zadzwonić do Jurka, żeby Jurek też spojrzał na to, jak on to widzi. No i co? No, zdecydowaliśmy, że będziemy ratować. Na pewno te pierwsze 2-3-4 lata to była zasługa niesamowita Jurka, który się poświęcił całkowicie. Był tutaj trenerem, gospodarzem, doktorem, woził zawodników. Po prostu Jurek jak coś robi, to już robi na 100%. Zawodnicy go lubią. Gdzie nie pójdzie trenować, to zawodnicy go lubią. Nie jest pobłażliwy, swoje wymaga na pewno. No i najważniejsze, żeby w tej reprezentacji mu się nikt nie wtrącał, jeżeli chodzi o kierowanie reprezentacją, jakieś założenia taktyczne, bo on się kieruje swoimi jakimiś tam myślami, programy, to będzie dobrze.
Czy na pewno było tak, że ten dzień, kiedy ta informacja się pojawiła, to tu niektórzy w klubie, którzy pracowali jeszcze z trenerem Brzęczkiem, to była taka eksplozja radości, myślę, nawet trochę niedowierzania i sprawdzania, czy na pewno ten komunikat to jest z oficjalnego konta PZPN-u, a nie z jakiegoś fajkowego. Ja powiem więcej, mam jeszcze Jacka Magiery, który jest trenerem reprezentacji młodzieżowej. To nie jest przypadek już, tak? To jest jakby, pokazuje to szkolenie, tą przeszłość Rakowa i tylko się cieszyć, szanować to i myślę, że my to szanujemy, cieszymy się i mam nadzieję, że będą następne nazwiska, następni piłkarze, następni trenerzy.